kwiaty, kolory i wzory. Z Silvią Dei Fiori. Witajcie w atelier kwiatów, kolorów i wzorów. Zaproponuję wam menu. Nie będzie to karta restauracyjna, lecz ważny element upiększający weselne przyjęcie. Kwieciste menu. Wiemy, że menu może przyozdobić nawet najlepszy stół. Potrzebne nam będą proste materiały. Linijka, nożyczki, nóż tapicerski i pistolet do klejenia na gorąco. Nie wiecie, czym jest ten pistolet? Jeżeli chcecie się bawić w dekoratorów, musicie go kupić. Istnieją wersje wysoko- i niskotemperaturowe. Później powiem, jak z nich korzystać. Jeśli chodzi o materiał roślinny, nie będzie go dużo, lecz zapewniam, że dzięki niemu nawet banalne menu stanie się przepiękne. Oczywiście punktem wyjścia jest samo menu. Może być kwadratowe lub prostokątne. Kształt jest dowolny. Potrzebne będą kolorowe kartony, które sami dobierzecie. Pod warunkiem, że barwy pasują do kolorystyki ślubu. Właśnie, najważniejsza jest harmonia między dekoracją stołu, nakryciami i kwiatami. Wszystko musi być powiązane tematem ślubu, dzięki czemu przyjęcie będzie wspanialsze. Warto wyposażyć się w deskę, na której będziemy cieli nożem. Wybieramy barwny karton. Ja mam kolor zielony, albowiem druk będzie tej barwy. Kartonik posłuży jako passepartout, do którego wprowadzimy menu. Za pomocą linijki odpowiednio wycinamy karton. Tagliate il cartoncino in questo modo. Teraz cudownym gorącym klejem nakleimy menu. Andremo ad applicare il nostro menu centrale. Applichiamo giusto due goccine di colla caldo sul menu. Wystarczą dwie kropelki kleju. Naprawdę dużo go nie trzeba. Menu ustawiamy po środku na kartonie. Gotowe. Następnie wykonujemy nacięcia. Fate due piccole incisioni laterali. W taki sposób. In questo modo. Jedno i drugie. Bierzemy malutki kwiat. Ja wybrałam szafirek o wspaniałej barwie i cienkiej, lecz twardej łodyżce. Kwiat wkładamy w oba nacięcia. Ponieważ gości jest wielu, radzę przygotować menu kilka dni wcześniej z pomocą koleżanek, a nie rano przed ślubem. Kwiat jest na miejscu. Następnie bierzemy trawę. Trawę o dowolnym zabarwieniu, lecz dostatecznie sztywną. Wsuwamy ją obok kwiatu, tak by powstało zielone tło. Zielona trawa albo liść uwypukli kielich kwiatowy. Invece, sottolineandolo con qualche ramettino, qualche fogliolina, qualche filo di verde, lo si valorizzerà di più. Przycinamy trawę i łodygę.
Przy czym osobiście lubię, gdy trochę wystaje. Ale to nie koniec. Całość uzupełnimy zieloną wstążką. Obcinamy kawałek, umieszczamy z boku i zawiązujemy w supełek. Teraz musimy wszystko odpowiednio przyciąć. Menu gotowe. Jest bardzo proste, ale gdy każdy gość znajdzie przy swoim talerzu taki kwiatek, efekt będzie wspaniały. Te same kwiaty możecie wykorzystać do stroików, żeby stworzyć spójną całość. Podsunę Wam jeszcze kilka pomysłów. To jest bardzo prosty projekt. Ale ten także jest ciekawy. Menu związane wstążką z różą. Można też wyciąć w takim kartonie uchylne okienko. Zwijamy je, przyklejamy gorącym klejem. A następnie przyklejamy białe menu. Sempre con una goccina di colla caldo lo fissate al vostro cartoncino verde. Voilà. I gotowe. W taki właśnie sposób. Bierzemy kwiat. Na przykład różę. I wsuwamy. W ten sposób. A teraz ostatni, najprostszy pomysł. Często menu jest rozkładane. Bierzemy cienką wstążkę, dowolny kwiat, na przykład małą orchideę. Ponownie przypominam o utrzymaniu harmonii barw. Wszystko musi być spójne. Wstążkę wkładamy w ten sposób do złożonego menu i zawiązujemy. O tak. Jest to najszybsza kompozycja, którą możecie przygotować ze świadkami i druhnami. Warto trochę się poświęcić. Obcinamy wstążkę i magicznym klejem mocujemy kwiat na wiązaniu. W ten sposób. Klej musi wyschnąć. W 30 sekund stworzyliśmy unikatowe menu. Ile to trwało? Niedługo. Obcinamy wstążkę i mamy gotowe, kwieciste menu. Nasze kwieciste menu są gotowe. Stworzyliśmy wielobarwną kompozycję. Warto zastanowić się, gdzie je położyć. Na serwetkach, na podtalerzach czy oparte o kieliszki. Świadkowie popracowali, ale warto było. Przygotowałam też stroik dopasowany do menu. Przystąpcie więc do dzieła. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym przedstawimy nowe, oryginalne pomysły.
Materiały do kwiecistego menu. Szafirki, różyczki, drobne orchidee. Kolorowy karton, wstążki, linijka, klej na gorąco, nożyczki i nóż. Prowadzenie Silvia Dei Fiori. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytała Ada Gostkowska.